Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest Katarzyna Wilk, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek polskiego światu ultra, ale chyba ta, która zrobiła najwięcej w najkrótszym czasie. Wiesz, jaka to była stawka, jak podliczyliśmy z Marcinem, ile byś chciała zarabiać za godzinę? Im więcej, tym lepiej. Okej, okay, a myślisz, że kwota 8 tysięcy za godzinę jest optymalna? O, no fajnie brzmi. No to tyle właśnie zarabiałaś w Krynicy w dniu swoich urodzin, nie będziemy mówić których. Nie mówmy. Nie mówmy. Tyle mniej więcej miałaś stawkę za godzinę, chwilę trwa i żeby ona jak najdłużej była, funkcjonowała, prawda? Dokładnie, takie momenty to się zdarzają naprawdę chyba nielicznym i na pewno raz w życiu, więc ja teraz się trochę boję, czy to nie było to moje właśnie 5 minut szczęścia w życiu i koniec i nigdy więcej już mnie coś szczęśliwego nie spotka po tym wszystkim, bo no, były to rzeczywiście idealne urodziny. Tak, wszystko się spełniło tak, sobie dzień wcześniej zresztą na odprawie mówiłaś, gdzie miałeś jak wizję jak prorok i to się potem co do joty spełniło. Bo ja chciałam tylko zdradzić jedną tajemnicę Kasi, że ona jutro ma urodziny. Między innymi to jest powód, dla którego biegnę tą setkę. Taki challenge urodzinowy, bo będzie to moja pierwsza setka w życiu. Właśnie, wy macie mi zrobić prezent i macie mi pozwolić wygrać duże pieniądze, tak żebym zapamiętała te urodziny do końca życia. No tak się jakoś rzeczywiście to złożyło fajnie, że to co powiedziałam, czyli dziewczyny, chcecie mi zrobić dobre urodziny, to dajcie mi wygrać i że jest to mój debiut i w dzień urodzin, więc... No idealnie, do tego wszystkiego ta moja rodzina, która nie wiedząc jeszcze jaki będzie wynik mojego biegu, po prostu chciała przyjechać świętować moje urodziny swoją drogą z moim alkoholem, opróżnili cały mój barek. Tam w ogóle właśnie sytuacja, bo moja mama przywiozła kupę placków upiekła, bo tam trochę było tej mojej rodziny, mam dużą rodzinę. Ja byłem na mecie. O, okej. Okay. A słyszałam, że po prostu przechodnie się ustawiali w kolejce i chcieli kupować te placki. Mogłaś jeszcze dorobić parę złotych. Mogę, dokładnie. Natomiast rzeczywiście to, co też było pamiętne, to stojąc, zazwyczaj stoję cały czas na mecie i obserwując, miałaś niewątpliwie największy doping, największą grupę dopingującą i to też dawało takiego już emocji, takie ciary, że to będziesz pewnie pamiętać przez długie lata swojego życia ten moment, kiedy wbiegałaś na Polanę Janówkę, gdzie końcóweczka, gdzie już wszyscy byli, gdzie już wiedziałaś, że tego ci nikt nie wyszarpie, ni nie zabierze, że to jest twoje, że nabiegałaś, męczyłaś, a zrobiłaś no, wielką pamiątkę przede wszystkim dla siebie i jako pierwsza kobieta w Polsce na takich zawodach tej rangi zwyciężyłaś i otrzymałaś tak wysoką nagrodę, więc jak gdyby to i do tego w swoje urodziny, do tego to pięknie swój się... Debiut tak, na, i swój debiut na setkę. Na setkę, dokładnie, no. Więc no, wszystkie te trzy rzeczy idealnie się złączyły w jedną całość. A decyzja o starcie tak naprawdę zapadła może tydzień przed tym, co tak samo dobrze wspominam, w ogóle to taki był dla mnie pierwszy raz taka sytuacja. Ja też nie biegam jakoś długo, ale na waszym biegu były darmowe, były w ogóle zafundowane, zarezerwowane noclegi dla elity i to była taka swoista nowość i też po części ta odpowiedź dana wam, czy przyjeżdżam, bo chcieliście wiedzieć ile tych miejsc potrzeba, to też mnie tak trochę, że tak powiem, zmusiła, żeby podjąć tą decyzję nieco wcześniej, czyli dokładnie chyba na 5 dni przed startem. Jakoś tak w poniedziałek albo we wtorek odpisałam wam, że dobra, przyjeżdżam, więc fajnie jak dostanę ten nocleg. Ale tak jak mówię, to też był jakiś taki duży plus, bo super miejsce blisko od startu i ten nocleg, czyli ja się z tym jeszcze nigdy nie spotkałam i to już było coś, co mi się spodobało, bo powiem wam, że
Ja też nie mam za sobą jakiegoś niesamowitego doświadczenia w ultra, ale tak sobie myślę, no jest to niesamowity wysiłek dla organizmu. Ja do siebie długo dochodziłam, ale jeżeli już właśnie biec taki dystans, to dla mnie to musi być jakiś taki bieg ważny lub z przekazem. Czyli ten był dla mnie po prostu ważny, bo był w dzień moich urodzin. To po pierwsze, a po drugie miał być tym debiutem. I tutaj rzeczywiście te pieniądze grały trzecią rolę, bo no, nawet mi się w głowie nie mieściło, że to ja mogę zdobyć te pieniądze. Więc może w tym wszystkim właśnie to było takie najfajniejsze, że nie taki był cel, bo nie stawiałam siebie w roli faworyta. Zresztą, jak też chyba pisałam w mediach społecznościowych, według punktu witra i doświadczenia biegowego, no nie byłam tą faworytką. To dobrze. No, kariera idzie do przodu. To była twoja pierwsza setka. Czy myślisz, że dalej będziesz próbowała takie długie dystanse biegać? Czy... Tak, bo mój organizm chyba lepiej znosi takie długie dystanse. Tak przynajmniej twierdzi mój przyjaciel ultras, Chrisu. I coś może w tym jest, więc... Plan jest taki, żeby pod koniec tego roku, bliżej właśnie sierpień, wrzesień, miałam taki plan, chciałam pobiec 100 km CCC w Chamonix, natomiast zapomniałam na czas się zapisać, więc chyba już nic z tym nie zrobię. No chyba, że się ktoś znajdzie, kto chce odsprzedać, a jest taka możliwość, to chętnie odkupię. Albo musisz załatwić. Ponoć ciężko, tak, ale to był mój taki właśnie pomysł. Natomiast jeżeli rzeczywiście to nie wypaliło, to tydzień wcześniej się pojawia bieg Ultra Granium Tatr, a jeszcze chyba tydzień wcześniej. W tym roku jest Tatra Fest, tak? Czyli no to naprzemiennie. A tydzień wcześniej chyba jeszcze jest Chudy Wawrzyniec z Mistrzostwa Polski na długim, więc może znowu spróbuję powalczyć o medal. Ja mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc może tak po prostu miało być, a może do Chamonix i tak chcę polecieć, i może tam coś krótszego pobiec. Fajne, w Chamonix byłem, polecam. Znaczy, to są takie biegi, które trzeba mieć w swoim CV odfajkowane. Natomiast CCC, no trudniejszy niż UTMB, jeżeli chodzi technicznie, nie? Na pewno. Aczkolwiek chyba najtrudniejszy jest tam TDS z ich tras. Natomiast, no, fajnie, mówię, tam już jest działania takie jeszcze już bardzo mocno rozbudowane, tam się organizator zmienił, więc tak, jak gdyby, tak. Ale więc, no tak, trzeba być gdzieś w tym swoim CV, trzeba gdzieś odkaczyć. Na razie okupuję co roku już czwarty raz właśnie Cortine d'Ampezzo i Lavaredo, fajnie, no. Ale się nie pokusiłam na 80 ani na 120, bo jest to dopiero czerwiec, więc postawiłam na coś bardziej szybkościowego i drugi raz chcę, właściwie trzeci raz przebiec, ale drugi raz chcę powalczyć o fajny czas i miejsce na Cortina Trail. Nie mamy aż takich wysokich, dużych gór, jak mają w Alpach, nie? I to jest trochę, te Tatry są na tyle małe. Natomiast te Tatry są trudniejsze do biegania, są bardziej kamieniste, te zbiegi są bardziej techniczne. Nie ma tak dużo takich szutrowych podbiegów, zbiegów. Mniej w ogóle w Tatrach się stokami narciarskimi nie biega, a tam gdzieś tam się te trasy łączą przeważnie między stokami narciarskimi. A na Klinicy biegamy po narciarstwie. Właśnie, i to chciałam powiedzieć, że to jest super. W ogóle biegnąc u was poznałam kilka nowych tras, jak podbieg pod tą trasę numer 2. Nigdy tym lasem tam nie biegłam i w ogóle, i pod Czarną z niej tylko zjeżdżałam, nigdy pod nią nie podbiegałam o 4 czy pół do 5 nad ranem, więc muszę, nie dlatego, że wygrałam, ale dlatego, że tak uważam, muszę przyznać, że ta trasa, którą biegłam, była świetna, była tak urozmaicona, bo właśnie, tak jak mówię, dwa razy był stok narciarski, zbieg ze stoku był, tak, podbieg, bieg na wieżę widokową, i już w ogóle ten Beskid Niski to inna bajka, ta dzikość, a ja w ogóle, będąc tydzień wcześniej w tym Beskidzie Niskim i właśnie próbując zrobić rekonesans, który mi nie wyszedł do końca, bo trak mnie coś oszukiwał, a poza tym robiłam ją w przeciwną stronę od tej przełęczy Beskid, więc pamiętam, to była okropna niedziela, lało, padało
i nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Wiedziałam, że będę tam sama na tej trasie. No i właśnie ta dzikość tego Beskidu mnie zaskoczyła, ale na biegu pogoda już była rewelacyjna. Fajnie. I naprawdę to no, świetne tereny, które pewnie gdyby nie ten bieg, to ja bym nigdy tego nie odkryła i nigdy tam nie pobiegła. Zawsze się robi tą stronę tego sądeckiego Beskidu, to się bardziej zna, te wszystkie bacówki pod Wierchomlą i tak dalej. Jest częściej tak. związany, tak. bardziej no, znany. No. No i Lackowa, totalne zaskoczenie. Lackowa, tak. Chociaż na pewno i tak lepiej tą górkę podbiegać, niż nią zbiegać. Górkę, to nie można nazwać górką, to są jakieś korzenie, to są takie... Znaczy, no to jest Flisz Karpacki takie już, gdzie już skała wychodzi spod ziemi przy dość znacznym nachyleniu, nastromieniu i im bliżej szczytu, tym ten nastromienie jest większe, nie? Naprawdę, no nie spotkałam nigdy podobnej takiej górki gdzieś w innych tych, więc... Trochę oszusta też przypomina na Wawrzyńcu, jak biegłaś. Chyba nie sprawił mi takiego... Tak? Podobnie jest to. Coś miałeś też w tendencji. To nie wpadł mi ten oszust tak w pamięć, jak ta Lackowa tutaj. Być może inny kilometr. Nie, bo kilometrowe też podobnie tam było. Tutaj mu tam też... No ale... No i te byki, które tak dziko przy tych wodopojach, które nie wiedziałam... A to tyli czas bieg. Czy można, czy nie pogoni? Ale to wtedy życiówkę może zrobić na setkę. Można pocisnąć. Patrzyłam, czy nie mam czegoś czerwonego na sobie. Na szczęście speedcrossy czerwone zostały w domu. To jak będziesz kiedyś miała w planach trasy w Rumunii, to tam zobaczysz, jak to inaczej wygląda, bo tam zamiast byków czy owiec są psy, które pasterskie, te takie owczarki wielkie, które no, czasami mogą nastraszyć, a goście mówią, że nie, biegnie, oni nic nie zrobią, nie? A to takie bydle, takie wiesz, ważące właśnie dwa razy większe od ciebie, a jest ich dziesięcioro naraz się gdzieś znajduje. No ale to bieganie, mnie samym bieganiem człowiek żyje. Zaczynałaś zupełnie od czegoś innego, prawda? Od gier zespołowych. Tak, od gier zespołowych. Do dzisiaj kontynuuję, bo to jest rzeczywiście to jest moja pierwsza pasja i no, kocham piłkę ręczną i do dzisiaj jedno hasło, trening, zbieramy się, jestem gotowa, zwarta i rzucam wszystko i w związku właśnie z tą piłką ręczną za 2 tygodnie, za 3 właściwie wybieramy się z moją drużyną, którą z koleżanką założyłam. Taki kolektyw właśnie dziewczyny z Nowego Sącza, z Krakowa, z Bochni, z Tarnowa. Mamy drużynę i teraz idziemy na Mistrzostwa Świata, no Masters. Jeszcze nie weteran, tylko Masters. Będziemy walczyć w kategorii K30. Myślę, że sporych szans nie mamy, bo to pewnie będą dziewczyny, które dopiero co zeszły z ligowych parkietów. A szans dlatego nie mamy, nie że nie jesteśmy w gazie, bo ja nadal szybko biegam na kontrę, tylko nie trenujemy, nie spotykamy się i nie jesteśmy zgrane. No, to coś, bo potencjał jest w zespole, dziewczyny grywały, po prostu każda z nas grała dłużej niż etap liceum, jeszcze potem w klubach grałyśmy i gdzieś to zostaje i fajnie nam to nawet wychodzi, więc tu na etapie takich turniejów w Polsce bardzo często wygrywamy, a ja często zostaję królem szczelców właśnie dlatego, że biegam na kontrę. To fajnie, bo ale to zgracie się w trakcie turnieju i w meczu finałowym już będzie wszystko perfekcyjnie zgrane. Mam nadzieję, bo jesteśmy, no można powiedzieć ubiegłorocznym, bo rok temu z powodu pandemii nie było tych mistrzostw Polski, ale ostatnie jakie były, to my właśnie wygrałyśmy te mistrzostwa i wtedy no grałyśmy ze sobą w takim zespole pierwszy raz. Ale nie ostatni, dokładnie. Zawodowo i tak cały czas kręcisz się wokół sportu, bowiem nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale pracujesz jako pani nauczyciel WF-u. Od niedawna, dokładnie, czyli jest to jeden z moich wykształceń. Drugi jest zupełnie inny kierunek studiów. Natomiast zawsze sądziłam, że praca nauczyciela to jest praca na stare lata. Stara jeszcze może nie jestem, ale okazało się, że jest to też praca idealna dla osoby, która chce się poświęcić jakiejś pasji, czyli w tym wypadku z bieganiem się to łączy idealnie. Bo jeżeli ja zaczynam lekcję o 9:30, to ja o 7 rano już zaczynam trening. No i jest to w tym momencie dla mnie idealna praca.
Jeśli chodzi o odpoczynek, jakąś tam regenerację, też jest na to czas, więc... Wszystkie weekendy wolne. I wszystkie weekendy to wolne, wszystkie właśnie, dokładnie. Kiedyś miałam z tym problem, na które zawody jechać, bo, no, bo pasuje mi być w pracy, pasuje, musiałam być w pracy przynajmniej 2 na 4 weekendy. Ale na przykład też wiemy, że byłaś ostatnio w Szkocji. Tak, byłam w Szkocji i polecam wszystkim ten, no, Edynburg, bo byłam w Edynburgu i naprawdę zakochałam się do tego stopnia, że na weekend majowy planowałam też tam lecieć dokładnie do tego samego miejsca. Jeżeli chodzi o trenowanie tam, to świetne treningi można tam wykonać, bo nie brakuje tam akurat w Edynburgu miejsc do tego, żeby zrobić fajny trening, fajne bieganie, fajne 10-minutowe podbiegi ciągłe. No ja, no i w ogóle fajne też, fajnie można poćwiczyć zbiegi, szybkie zbiegi, bo to nie są tak techniczne zbiegi, więc można śmiało puścić nogę. Jak to powiedział właśnie znajomy, którego tam poznałam, że nie bój się, że się wywalisz. Wywalisz się raz, drugi, okej. Chodziło mu o zbieg, a sobie tak pomyślałam, wywalić się u was w Szkocji to jest coś innego, a w Tatrach ja już to przeżyłam, więc to nie jest to samo, prawda? Ale no, kraj jest idealny do tego. I trafiłam na typowo nieszkocką pogodę. Czyli po prostu na 14 dni 12 było pięknych, słonecznych, po 12 stopni albo więcej. Super. Więc same miłe wspomnienia. I do tego tereny, jakbyś tak porównała, jest gdzie pobiegać, jest gdzie oko zawiesić. Można w góry podobnej wysokości jak nasze Beskidy, a zupełnie inny charakter, nie? Inna budowa. Gdzieś możesz wbiec, poczuć się troszeczkę jak na naszych takich szczytach w Połoninach, ale zupełnie inny charakter, no. Inny charakter i inaczej. Góry, tu góry, tam góry. No i też Anglicy, no oni już bardziej są rozwinięci w tych biegach górskich, tych imprez i klubowo, i ale dojdziemy i też. Ilościowo też bardzo dużo osób tam biega. Byłam zdziwiona. A jeżeli jest w ogóle weekend, to naprawdę cały park jest pełen ludzi, ale i w tygodniu widać, że mnóstwo młodych ludzi. No i wszyscy biegają bez względu na pogodę, po prostu w krótkich spodenkach i pod koszulku, gdzie ja miałam na sobie 2 warstwy, zawsze brałam kurtkę przeciwdeszczową, wiatrową. Oni totalnie na krótko i jest im po prostu gorąco. Jedyne tylko, co zauważyłam, to, że trochę brakuje im takiego powitania jeden drugiemu, mijając się. Tak, u nas biegacze? Tak, no, nie ma tego cześć, nie ma tego po prostu uśmiechu na twarzy, tylko jakoś tak sfokusowani na tym bieganiu, więc to mi się tak rzuciło w oczy. Zadowolona ze startu z Szczawnicy? Zawsze mogło być lepiej. Zawsze tak może być lepiej, no. Ja dosyć tak... ponoć bywam krytyczna wobec siebie. Natomiast dlaczego tak mówię? Bo do 24 kilometra byłam na drugim miejscu i na tym punkcie zatrzymywałam się akurat bacówka pod Obidzą, żeby zabrać flaski pełne. I wtedy mnie właśnie Miśka, ona tylko tam wdepła, odbiła nóżkę i przebiegła. No i ten dystans między nami po wybiegnięciu już, ja miałam tam około 25 sekund do niej. Jeszcze tak przez jakieś kilometrów, tak, wzrokowo był ten kontakt, utrzymywałam to, ale gdzieś potem osłabłam. A jak się zaczął już podbieg, to ona chyba rzeczywiście jeszcze ta moc tych skitur jej została pod górki. To i potem już tylko tą przewagę powiększyła do mnie 4 minuty na mecie. No, mówię, że mogło być lepiej, bo przygotowywałam się, tak jak nawet choćby w tej Szkocji, solidnie. Myślę, że brakowało może i trochę tego jakiegoś treningu wytrzymałościowego. Ale też wiadomo, Miśka to jest jedna z moich pierwszych, że tak powiem, idolek. I ja ją zawsze podziwiam i wiem, że to jest przemocna babka, więc... Wygrać z nią to byłoby naprawdę coś.
I pewnie jeszcze trochę czasu na to potrzeba. Tu nie ma, wśród topowych zawodniczek nie ma słabych. Nie ma. Nie Myślę, ma, że wszystkie, tu dyspozycja dnia miała... Wszyscy zawodnicy, zawodniczki są na podobnym poziomie, ale tak może być, tak jak mówisz, dyspozycja dnia. Dnia i tak dalej. Ja myślę, że każda z nas trenuje ostro, każda z nas ma już jakieś tam doświadczenie za sobą i wie, na co ją stać. Ja może też potrzebuję więcej wiary w siebie samą, bo też gdzieś to osoby, które mnie bliżej znają, uważają, że trochę tutaj mi takiej mocnej, chłodnej głowy do wygrywania brakuje i do uwierzenia w siebie. Przyjdzie z czasem. No, dokładnie. Oby nie za późno. Ale jak sama powiedziałaś, teraz zaczynacie startować w mistrzostwach weteranów w piłce ręcznej, więc... Masters, weteran jest dalej. No tak, także... ja już zahaczam, tak. Górna granica weteranów. Tak, więc jak gdyby... Jakie plany na to rok? Bo już wiemy, że do Lawary się wybierasz. Tak jak wspomniałeś, na początku się biegało dużo i ja też chyba miałam taki sezon, że wyliczyli mi, biegi górskie mi chyba wyliczyły 26 biegów. No. I ja rzeczywiście, mając pracę weekendową, i tylko patrzyłam, czy tu pośpię 5 godzin, 4 i jechałam od biegu do biegu. Nawet ostatnio brat mnie zapytał, mówi, a co ty tak teraz mało biegasz? No ilościowo już na dużej ilości biegów byłam, więc niektóre już nie powtarzam, odpuszczam. I tak jak powiedziałeś, się skupiam na takiego jak Mistrzostwa Polski. Lavaredo jest następne, miał być bieg Marduły, to też są mistrzostwa skyrunningowe. I niesamowicie lubię ten bieg, dwa razy już biegłam. Marduka fajnie jest. Więc dobrze mi się kojarzy, bo za pierwszym razem wywalczyłam brązowy medal, nie wiedząc w ogóle, że to są mistrzostwa i że jakiś medal można dostać. Rok temu właśnie z Miśką przegrałam też, srebrny medal zdobyłam. No i ten bieg tak ten, czy bieg na Kasprowy, w ogóle tatrzańskie biegi się wpisują idealnie gdzieś tam w mój tutaj klimat, więc Tatra Sky Marathon po drodze. To takie z tych... Co by w Tatrach nie zrobić, to wszystko jest dokładnie. Piękne. Chociaż czasami, jak się za często tam bywa, to też już tego doświadczyłam, że potrafi się przejeść. Musiałam sobie odpocząć takie 2-3 miesiące, żeby znowu mi się tak zachciało tak mocno, bo wszystko gdzieś tam... Ale ja Misika jeszcze nie wiem, naszego... Tego, legendy, co łączy się ze Słowacji. Tak. Słyszałam, że tak, fajnie. W mojej ocenie jest jednym z trudniejszych takich. Tak, słyszałam właśnie. A kiedy on jest? Koniec sierpnia, jak nam Słowacy pozwolą biegać po Tatrach Słowackich, bo na razie tam się przepycham. Tam jest dosyć ciasno w tym sierpniu. Wiem. Natomiast dlatego... żałuję, że przełożyliście tą imprezę, ten festiwal właśnie. W Krynicy? Tak. Jakbym wiedział, że w twoje rodziny. Wiedzieliśmy celowo, że na kolizyną wchodzimy z Lavaredo, ale patrzymy tutaj nasze podwórko. Być może w przyszłym roku inny termin jakiś. Czyli jeszcze nie wrzesień nie wchodził w grę. Mogliby nas posądzić jakieś. Tak. Więc jak gdyby w ten sposób. Co jest twoją twardą, mocną stroną? Jak myślisz? W bieganiu czy w życiu? Ale to się przekłada pewnie jedno na drugie. Co? Może no to, że walczę do końca. Super. Nawet jeżeli mam kiepski dzień, bo tak też bywało i czuję to, że no nie idzie ta noga, to nie schodzę z trasy, jeżeli nie ma naprawdę ku temu poważnych powódek. I co? I walczę, daję z siebie wiele, choć jeszcze nigdy nie próbowałam biec do tak zwanej odcinki, nie zaryzykowałam tego, pójścia w tak zwanego trupa, więc to jeszcze chyba przede mną. No co jeszcze? Lubię podbiegi, zbiegi coraz bardziej. Tak. I ostatnio też lubię właśnie takie szybkie bieganie, takie odcinki bardziej płaskie. Polubiłam się z asfaltem też. To może dobrze wróżyć. Całkiem fajnie, ale gabaryty moje
raczej nie wróżą na to, żebym była szybkim asfaltowcem. Ale w górach, to może mieć przełożenie na szybkość, jednak przydaje. A jak ci idą zbiegi w górach? To jest twoja mocna czy słaba strona? Jak sądzisz? Nie jakoś bardzo słaba, ale też potrzebuję jeszcze tutaj. No bo wiesz, bo te kurcze biegi górskie to jednak... Jednak tak, wiesz, ponoć się wygrywa z biegami, a wiadomo, też z wiekiem człowiek jest mniej odważny. I to chyba też z tego wynika, że ja już gdzieś tam patrzę, myślę, nie mogę się poobijać za bardzo, bo już nie goi się tak szybko. Ale regeneracja. Czy dzieci się ciebie nie obawiają, że na przykład na zajęciach obawiają byleby biegania nie było? Obawiają się. Nawet na początku roku szkolnego usłyszałam, że... Bo córka pani dyrektor chodzi do tej samej szkoły i właśnie usłyszałam, że mówiła: mamo, ty, Jezus, tylko żeby ta pani nas nie uczyła, bo na pewno ona mi da jedynkę, bo ja nie lubię biegać. Także obawiają się, często słyszę, że pewnie pani chce biegać. Co jest takie trochę martwiące, dzieci mają problem z bieganiem, w sensie boją się tego, nie lubią WF-u, jak się mówi, że większość nie lubi, może mówię, na 20 dziewczynek będzie 5 lubiło, mówię o jakichś tam czwartoklasistkach, a reszta się gdzieś im to bieganie właśnie kojarzy z dużym wysiłkiem. I szybko biegają, szybko się męczą, tak? Ale też szybko regenerują. Natomiast gdzieś tutaj próbuję im tą pasję sprzedać, trochę też poprzez wprowadzanie jakichś elementów z płotkami, bo to gdzieś tam jest ciekawsze na początek, ale muszę przyznać, że tak jak mi Basia Prymakowska w podstawówce mnie ucząc powtarzała, ona mi mówi, że ty byłaś talenciakiem, byłaś świetna. Nie wiedziałam, co ona miała na myśli, ale dzisiaj to wiem, że rzeczywiście to widać po dziecku. Tak, to widać, kto ma predyspozycję do lekkiej atletyki, kto będzie w piłce ręcznej. Na ten moment właśnie prowadzę drużynę piłki ręcznej, znaczy treningi SKS z piłki ręcznej. Zmiksowana grupa czwartoklasistów, chłopcy i dziewczyny. Dziewczyny z piątej też przychodzą, także chcę, żeby się to zaczęło od małego, bo czym skorupka za młodu nasiąknie. Więc tutaj ja może za młodu nasiąknęłam gdzieś tą lekką atletyką, bo pewnie gdybym kiedykolwiek była na takim treningu, czy może i bym pokochała tą bieżnię i to bieganie, a może właśnie tak miało być. Tak miało być, wydaje mi się, Bieganie po hali jest dużo trudniejsze i po takim dwudniowym turnieju to mnie na przykład niesamowicie bolą. Znaczy odczuwam ścięgna, zadła wszystkie. Tak, wszystko ponaciągane. Dokładnie. A jeżeli chodzi o tą specyfikę, czyli zwód, powód do obrony, atak, kontra i tak dalej, jakieś krycie indywidualne, które też nieraz wchodzi w grę, to niesamowicie jest wycieńczające i kondycyjnie to też trzeba tutaj... Okej. Okay. Czy w trakcie biegu twojego biegu w zeszłym roku w Krynicy, czy wiedziałaś, na której jesteś pozycji, czy jak miałaś informację o tym i w którym momencie poczułaś, że tak naprawdę możesz wygrać, a kiedy już wiedziałaś, że już tego zwycięstwa nikt nie odbierze? No, złożone pytanie. Złożone pytanie, ale właśnie tak po kolei. Już na wieży na Słodfinach wiedziałam, że jestem trzecia, no bo tam... Tak, no było widać. Tak, było widać. Tam mi troszkę po zbiegnięciu z wieży ta czołówka coś nawalała, a może za słabo po prostu świeciła. Też nie mam doświadczenia w biegach nocnych, więc musiałam trochę zwolnić, bo niewiele widziałam, a nie lubię tak po omacku biegać. No to przez tą część trasy pod górkę, pod czarną trasą do góry, to że tak powiem, wiedziałam też cały czas, że biegnę na trzeciej pozycji. Tam też nie widziałam, gdzie są dziewczyny, bo to było troszkę jeszcze za ciemno. Na pierwszym punkcie, na bacówce, tak. Słonisko na Obłockiej Hali. A tak. Tam jeszcze nie miałam nikogo, ale cały czas biegłam jako trzecia. Natomiast gdzie się sytuacja odmieniła, czy wiedziałam, gdzie są, jak biegałam na, to już był 60,
przed Krynicą. Krynica był 60, tak? Czyli ten punkt na szczycie trasy dwójki, tak. Po wybiegnięciu z lasu. Mój przyjaciel Krisu, który był tam na saporcie, powiedział mi, że musisz coś zjeść, bo słabniesz. Ewidentnie on to widział po wynikach. Mówi, słabniesz, bo dystans do dziewczyn ci się powiększył, a Ewy do ciebie się zmniejsza. Więc trochę się przeraziłam, w ogóle nie byłam głodna, ale po prostu dał mi tą bułkę z serem i na siłę ją próbowałam przez całe 10 km aż do Deptaka i jeszcze później dalej ją zmordować, co oczywiście mi się nie udało, bo co zjadłam, to musiałam wypluć. Nic mi to jedzenie nie wchodziło, ale rzeczywiście trochę tak sobie wzięłam to do serca i strasznie szybko zbiegłam z tego stoku narciarskiego i cały czas miałam w głowie, że musisz biec i możesz przejść do marszu, bo cię Ewka dogoni. Później właściwie to, że jestem przed 75 punktem, czyli przed tą przełęczą Beskid, brakowało tam jeszcze 3 km. Zmijałam się z ludźmi, między innymi był taki, on by się raz ubrał, jakbym wiedziała, że Michał Padwa. Aha. I on mi powiedział, że do Dominiki masz... Parwa. Tak. Do Dominiki masz 5 minut, coś takiego. Ja mówię, tak? Serio? No i wtedy właśnie się dowiedziałam, że ten dystans jest tak mały. I tam też właśnie miałam chłopaków na punkcie i Krisu mi powiedział, że muszę znowu coś zjeść. Tym razem chyba wrzucił we mnie jakiegoś ciepłego ziemniaka. No, były ziemniaki. Nigdy nie jadłam jeszcze, ale smakował. Dobry był, nie? Tak. I powiedział mi dokładnie, że Dominika jest 5 minut przed tobą, a Ruska 8. Tyle mi powiedział i powiedział mi, wyglądasz dużo lepiej niż one już obie są totalnie wycieńczone i obie masz w garści, coś w tym rodzaju, tak? A że on ma doświadczenie z biegów ultra, zwłaszcza tych najdłuższych, więc ocenił po ich wyglądzie. Wygląd zdradza. Tak, zdradza, zresztą gdzieś tam też na punkcie trochę chyba pomagał Dominice. No i stwierdził, że tutaj już na pewno, patrząc na mnie, jak ja wyglądam, to byłam świeżynką i tak też się czułam, mijając Dominikę na Lackowej. Po prostu miałam wrażenie, że tą Lackową to zrobiłam tak, jakbym miała tak świeże nogi, w ogóle chyba tak uskrzydlona tym, że rzeczywiście jest Dominika. Tutaj pokonałam ją niesamowicie szybko, nawet nie wiem, czy nie prawie na biegowo. I ciut dalej zobaczyłam później Morozową. Tak, która też w miejscu, gdzie powinna normalnie zbiegać, ona już powłóczyła nogami. To już biła sobie mięśnie. Dokładnie. I też miałam taki moment konsternacji, że to jeszcze tam 35 km do końca, a wiem, że dziewczyny są szybkie na płaskim, że przecież na pewno jak dojdzie do płaskiego momentu... A końcówka jest na zbiegu, a jeszcze potem ten moment trochę na asfalt się wybiega, gdzie właśnie jest ta woda i te byczki, więc stwierdziłam, że no nie wiem, czy to już atakować, bo pewnie mi wyprzedzą na tym płaskim, jak nie Dominika, to Ruska na pewno zdobędzie tyle siły. Ona jeszcze próbowała walczyć i goniła mnie, bo ja podjęłam decyzję, że jednak może za wolno ona biegnie. Tak, chyba jednak to jest bardzo, bardzo za wolno i wyprzedziłam ją i próbowała jeszcze, słyszałam, że może 2-3 kilometry jeszcze gdzieś tam walczyła chyba ze sobą. Szarpała, nie? Szarpała, ale później już koleżanka, która była z córką na trasie mi dopingować, ja tylko krzyczałam, mówię, Ania, zobacz, widać kogoś za mną. No, klasyka. Dokładnie, ona mówi, nie widać nikogo, ja mówię, na pewno jej tam nie ma. I coś w tym rodzaju. A jak już biegłam drugi raz na ten punkt, to po prostu chłopaki Krisu, Rafał mój mieli... Oni byli zaskoczeni wręcz. Oni powiedzieli, że oni to wiedzieli, że ja wybiegnę już z powrotem na ten punkt jako pierwsza z nich. Znowu jakieś dwa ziemniaczki i już teraz tylko to utrzymaj. Natomiast tak jak mówię, tam jeszcze chyba ta Mrozowa nie była aż tak daleko, nie wiem, czy tam nie była kwestia 6 minut. To, że ona jest tak daleko, to dopiero na kolejnym punkcie pod Tyli, nie, Masterski. Nawet dalej na wyciągu,
Tylicz też sądziłam, że jest bliżej, natomiast no, nie było jej widać ze szczytu Tylicza. Ale za Tyliczem już było, ale mówimy o wyciągu na Tyliczki. Tam był punkt kontrolny na to. Tak, a jeszcze potem był jeden, ostatni. Ostatni 12 km przed metą. Tak, ale to był to, i potem się pod wyciągiem się szło na trasą do góry. A wcześniej też jest Tylicz. Tak, tylko że był masterski. Aha, dobra, tak. Czyli dwa. No to tak. Na tym ostatnim już Krisu z Rafałem z takimi uśmiechami, takimi delikatnymi na twarzy, bo też chyba nie chcieli zapeszać, tak. Ale powiedzieli mi, że tu już jest chyba przewaga moja pół godziny, ale ja cały czas biegłam. Dobrze. Skurcze mnie łapały, zwłaszcza jak, właśnie jak przychodziłam do marszu, to mnie łapały skurcze, więc lepiej mi było biec. I chyba na tym uskrzydleniu ja całą tą górkę podbiegłam, no bo to jednak tak człowiek końca nie wiem, a może coś jeszcze, a poza tym no, byłam tak szczęśliwa, że też chciałam jak najszybciej tutaj skończyć. Natomiast też wiem, że czasowo podane było wcześniej w Raid My Trail, ile ta trasa powinna zająć czasu. I ten mój czas gdzieś tam się mieścił w limicie podanym przez nich, oczywiście tym sugerowanym jako dla elity światowej chyba. Więc tym bardziej tutaj fajnie było walczyć tak, o ten czas. Wiadomo, to pierwszy bieg to też chyba to jest takie tylko szacunkowe. No ale z tego co właśnie mówią koledzy, którzy mają takie doświadczenie, to ten czas był całkiem fajny. Bardzo, bardzo fajny. Przy tych pionach, przy tych przewyższeniach, przy tych technicznych zbiegach, podbiegach, to czas super. Nawet nie badałam tego, chociaż Krisu to analizował, całe średnie tempo moje i tak dalej, ale nie wiem, czy by ta druga część nie wyszła szybciej. Tak. Miałem ci to właśnie powiedzieć, że generalnie, a to wynika z tego, że gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Nie? I tak było gdzieś, wydaje mi się, że w tym przypadku, że Dominika i Morozowa się szarpały między sobą, się myślały, że tylko one, być może, no nie będę tutaj roztrząsał, natomiast ewidentnie zajechały się na Beskidzie Sądeckim, a ty wtedy prowadziłaś jeszcze spokojnie, wiesz, kontrolowałaś sobie to, a potem jak była okazja przeatakować, no to wykorzystałaś to bezsprzecznie i dobrze. A kiedy już wiedziałaś, że tego ci nie wyszarpie? Na deptaku czy wcześniej? Nie, to wcześniej już na tym ostatnim właśnie zbiegu. Że raczej już tam, że to już jest pewne, już biegłam taka uskrzydlona. Nawet nie wiem, czy nie powiedziałam komuś już blisko deptaku zbiegając z parkowej. Coś chyba tam powiedziałam, że Boże, zaraz wygram pierwszą setkę w życiu i to dosłownie podróż, tego że tak znasz. Powiem, dokładnie. Pierwsze 100 km i pierwszą setkę. No fajnie. Oczywiście później mnóstwo gratulacji z tekstami, pożycz stówę i tak dalej. Uśmiałam się i naprawdę no, nie sądziłam, że tylu ludzi... Myślę, że gdyby nie kibicowali, to by też nie pisali, bo nie mieliby w tym jakiegoś interesu, ale mnóstwo ludzi obcych i ze świata biegowego i nie tylko po prostu mi gratulowało i ci, co wiedzą, z kim walczyłam, to wiedzieli, że to nie było łatwe zadanie, bo naprawdę dziewczyny są wybitnymi biegaczkami liczącymi się w świecie, więc... To tak jak mówię, ale to był mój dzień chyba. Tak jest, zdecydowanie. Posłuchały się wszystkie koleżanki przedednia z odprawy, tak, twojej prośby. Więc teraz już na koniec dwa pytania. Jedno krótkie. Czego ci życzyć na ten rok, na kolejny? Czego byś sobie chciała, żeby ci pożyczyć? Kolejnej setki. Do przebiegnięcia czy do wygrania? Dokładnie. Nie, tak naprawdę to na pewno zdrowia, bo to jest najważniejsze. No, tak proste, a głębokie. Nie? Dokładnie. No. I tak jak ci mówiłam na dole, przytoczę to, że usłyszałam ostatnio na biegach na Mistrzostwach Polski tekst, czemu nie startujesz, pewnie wygrałaś już kasę, to ci się nie chce biegać. To muszę tu powiedzieć i wszystkim ogłosić, że chce mi się jeszcze bardziej. Tak. Pomimo tego, a może dzięki temu, nie, no śmieję się, po prostu chce mi się biegać, chce mi się dalej
uprawiać sport. Stało się to w tym momencie moją kolejną pasją. Super. Myślę, że na równi z piłką ręczną. Natomiast tutaj zerwane ścięgna Achillesa już nie pozwalało mi wrócić na wysokie obroty, a ja rzeczywiście, jeżeli coś robię, to angażuję się w to całym sercem i dlatego w bieganie też się tak właśnie zaangażowałam, dlatego zmieniłam pracę, dlatego podjęłam decyzję o tym, żeby trenować naprawdę solidnie i tutaj zdrowia, formy, kolejnych szczęśliwych minut, bo to było naprawdę moje 5 minut na pewno. Kolejnych udanych urodzin. Będą kolejne okazje. Wiesz, pomyślimy w przyszłym roku, wiesz, zapiszę sobie, zrobimy taki ranking, która dziewczyna kiedy obchodzi urodziny i wtedy coś pokombinujemy. Nie? A ja może pomyślę, czy jednak jechać na to Lavaredo, bo to jest dzień zakończenia roku szkolnego. Tak. Nie wiem, czy dostanę urlop. I końcowe, na krótkie, miałaś taki duży epizod z modą związany. Czy będziesz myślała wrócić do mody, a może połączyć modę z pasją, z biegiem? Może wprowadzić jakąś linię? Jakiegoś bloga, modowe albo, bieganie. Albo linię, jakąś kolekcję. Ja bym dostała taką propozycję, to coś bym mogła pomyśleć rzeczywiście o jakiejś tam kolekcji, bo tu moda wyszła też pewnie się napatrzyłam trochę na moją mamę, która zawsze była elegancką kobietą, do dzisiaj zresztą lubiła się dobrze ubrać i tutaj pewnie to się za dziecka już zrodziło, później ta praca w branży modowej. Natomiast pamiętam też taką sytuację kilka lat temu w Lavaredo, gdzie zupełnie już dzień po biegu szłam sobie uliczką i podszedł do mnie jakiś pan i dokładnie to był taki tir Vibrama, oni tam zmieniali podeszwę, jak chciałeś, to mogli ci wyrzucić twoją starą, dać nową, dokładnie. I ten pan za mną wybiegł i przeprosił mnie i się zapytał, czy może mi zrobić zdjęcie, bo chciałby, żeby w teamie ich biegowym właśnie tak poza biegami, żeby takie, że tak powiem, outfity, taki styl ubrania prezentowali, który jest, jak to powiedział, i sportowy, i casualowy, a nie jest to typowo jakieś tam biegowe, więc może rzeczywiście może to jest trzeba twoja, było o tym pomyśleć. Może to jest twoja, wiesz, droga do tych, jak powiedziałaś, lat przyszłych. Może. Myślę, że to wszystko można łączyć cały pewnie czas tak. Z tym bieganiem, z byciem nauczycielem. Tak. Czyli można rzeczywiście... Jedno z najlepszych biegaczek łączyć. Ultra w Polsce, w Europie i na świecie, czego ci bardzo życzymy. W takim razie, Kasiu, dziękujemy ci bardzo ślicznie za przybycie, za spędzenie z nami kilkunastu minut i życzymy ci spełnienia wszystkiego tego, co sobie życzysz. Dziękuję, ja wam życzę powodzenia w organizacji równie świetnych biegów. I do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.